Witam Was bardzo serdecznie na kanale Hackers Survival. Dzisiaj zadzwonił do mnie kurier o 9:30, że jest z paczką. I paczka tak się prezentuje. Nie będę Wam pokazywał z bliska z tamtej strony, ponieważ są tam moje dane. Przepraszam Was za oświetlenie, ale musiałem to na szybko nagryć. Więc paczkę zamówiłem w poniedziałek, a dziś jest poniedziałek, więc szła dość długo, ale był mały problem, bo na początku źle napisałem adres i dopiero w czwartek dobrze go poprawiłem go. No, w czwartek o godzinie 13 napisali mi SMS-a, że wysłali. No i dzisiaj już jest paczka. Jak tutaj otworzyć, tu jest jakaś dziura, to może tu otworzymy. Nie chcę tutaj nic uszkodzić. I paczka przyszła ze sklepu WGL, który bardzo polecam. Jest to harcerska stanica, składnica i sklep turystyczny. Więc to wszystko, co było. Czy coś jest w środku? Nie, więc już nic nie ma. To jest podzielone tak na pół, część jest trafa, część jest moje. Więc na początku mam tutaj latareczkę. Proszę bardzo, rozwiązuję oświetlenie. Czekajcie, spróbuję coś poradzić, moment. Jestem. Już jestem, myślę, że lepiej to, lepsze są światła. Wezmę tutaj latarkę, po promocji była latarka czołowa. Falcon Eye. 3 LEDy po pół 0,2 volta. Czas świecenia to około 40 godzin, jak podaje producent. Zobaczymy, przyda mi się na obóz charakterski, który jest za niedługo, bo 25 lipca. Bo nie mam latarki, a ostatnio jak byłem na obozie, to latarka nam się po prostu był mały problem. Ale teraz zabezpieczyłem się w jedną latarkę, drugą latarkę na dynamo, bo tam baterie popadały. Więc myślę, że wszystko będzie dobrze. No i tutaj, co tutaj jeszcze jest? O. Więc otwieramy i już widzimy kubeczek. Tego nie było. Bardzo Was przepraszam. Ale kamera mi tutaj dość bardzo utrudnia. Paragon może gdzieś jest? Nie, paragon. Dobra, to folie bąbelkowe zajmę się we własnym zakresie. I mam tutaj tak. O, tu jest paragon. Za wszystko zapłaciłem 103,89 za kop. Za latarkę zapłaciłem 25 zł. Za co mi tu przysłali? Przysłali mi krzesiwo magnezowe za 19 zł, a ja zamówiłem krzesiwo MFH Army za 25. Nie no, za chwilę będą się do nich zadzwonić. No nie wiem. No po prostu nie wiem. No. Nie chcę magnezowego. Ja rozumiem, jest, że... No dobra, przysłałem magnezowy, tak? Ale ja zapłaciłem 25, a to jest krzesiwo za 19. Gdyby tam to było lepsze i droższe i jeszcze po promocji. No nie wiem teraz. No. Nie, no będę musiał do nich zadzwonić. Naprawdę będę się do nich zadzwonić. Tabletki do odkażania wody. 60 tabletek. Jedna tabletka na 1 litr wody. Zobaczmy.
No, tak to się prezentuje. 60 tabletek. 5, 4, to jest 20, 20, 20. Bo jest po 15 dla mnie i dla Rafała. No bo też Krzysiu wywarł na mnie coś okropnego. No jak mogli tak postąpić? I kubeczek stalowy 640 ml. Tutaj nie pisze, ale wyprodukowano w Indiach. Ma wysokość 10 cm, przynajmniej tak podaje. No, będzie na czym gotować. Ale no jak mogli mi tu przyjrzeć? No MFH też, tak? No ale ja zapłaciłem 25, a przysłali mi to. No. No przecież więcej zamówiłem. Nie, to jest coś okropnego. Dobrze, ale no. Więc to już koniec naszego pierwszego unboxingu. No udał się w 75%. Jeżeli ktoś jest dobry z matmy, zrozumie. A, i tablet kosztował 29 zł, a kubek 9 zł. Więc ja się z wami żegnam. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Dawania łapek w górę, w dół. Jeżeli w dół, to mówcie nam, co jest nie tak. Oczywiście pozdrawiamy też bardzo dobrego, znanego survivalowca, którego pozdrawiamy. Kucyk, pozdrawiam cię. Jest to bardzo popularny i bardzo dobry survivalowiec. Od niego głównie nauczyłem się robić opaski, inne różne rzeczy. Więc pozdrawiam cię i ja się z wami żegnam. Cześć.